Hej, zapraszam Was dzisiaj na stary, dobry czat make-up, czyli przetestujemy sobie garść nowości. Dzisiaj do przetestowania m.in. podkład, korektor, bronzer, rozświetlacz, cienie, gąbka, sporo tego. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. A zaraz przejdziemy do podkładu i korektora. Dzisiaj sobie przetestujemy Run for Cover, korektor i podkład. To jest seria z PSE. Najpierw nałożę jeszcze pielęgnację i z Wami przez chwilę pogadam, bo chciałam Wam tylko powiedzieć, że wow, rozbiliście bank ostatnio na YouTubie pod ostatnim filmem. Widziałam, że bardzo się Wam ten film spodobał z testowaniem Waszych bubli. Tam jest po prostu ponad 1000 komentarzy, także rewelacja, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że się Wam spodobało. I też spodobał się Wam szybki, minutowy filmik na Instagramie Get Ready With Me. On też miał, tak Maksiu, on też miał w jeden dzień ponad 100 tysięcy wyświetleń. Także ostatnio, wow. Bardzo Wam dziękuję. Spodobało się Wam to bardzo, także będę się starać jeszcze takie właśnie filmiki na Instagrama robić. Takie filmiki na Instagrama się trochę inaczej nagrywa niż na YouTube'a, bo się nagrywa je kompletnie bez dźwięku, tak? Bo i tak będzie tam podłożona później muzyka, więc w trakcie malowania i w trakcie zmieniania tych obiektywów i robienia ujęć można sobie puścić, wiecie, jakiś film czy jakiś dokument, oczywiście co ja robiłam. Także to też jest bardzo specyficzne, pod oczy oczywiście Bobby. A tutaj już kończę ten Ole Henriksen, już drugie opakowanie. Chociaż ostatnio widziałam komentarz, że się to powinno czytać Ole Henriksen, ale to będzie bardzo ciężkie do wyplenienia. I już przechodzimy do podkładu i korektora i ogólnie bardzo mi się podoba ta nazwa tej serii Run for Cover. Podkład ma to być podkład długotrwały z SPF 10, w 100% wegański, 12 godzin pełnego krycia, wzrost nawilżenia i wygładzenia. I dla mnie chyba będzie ten najciemniejszy kolor, czyli 60W. Zaraz zobaczymy. O, tak, jak najbardziej. I chciałam sobie też od razu przetestować nową gąbkę i to jest NAM Smart Blender. To jest ta wersja Perfection. Tylko on bardzo, ta gąbeczka bardzo urosła. Ona się wcześniej mieściła w tym kartoniku. I ona jest niesamowicie porowata, więc nie wiem, czy mi się spodoba, ale jakby co, to zawsze ją mogę zmienić. No krycie to jest. Tylko jak zawsze postaram się najbardziej rozcienić ten podkład. Bo akurat, no przynajmniej z tej strony, aż tak dużego krycia nie potrzebuję. Z lewej trochę by się przydało. Zrobiłam sobie lifting rzęs, bo na pewno na to zwrócicie uwagę. Ja sobie robię sama i to bardzo długo trwa, jak się samemu robi. I to wiecie, to jest takie moje kombinatorstwo. Więc ja Wam tego nie będę pokazywać, nie będę Wam o tym mówić. Jakiś koci kłaczek. Bo no, ja to robię na własną odpowiedzialność. Jak ktoś jest zdeterminowany, to też wymyśli po swojemu. A jeśli chodzi o podkład i takie najpierwsze wrażenie, no to na razie jest okej. Dobra, z tej strony spróbuję trochę mocniej go zbudować. I zawsze się pojawiają, co chwilę się pojawiają nowi widzowie na kanale i też powtarza się w komentarzach pytanie, dlaczego ja nakładam podkład najpierw w ten sposób, a nie od razu go nie wklepuję gąbką. Dlatego, moi drodzy, że mogliście nawet zauważyć, jak robiłam te ruchy, że najpierw się pojawiały kropki na twarzy, czyli pory, a później nagle wszystko się ujednolicało. No właśnie, bo jeżeli nałożymy ten podkład najpierw takim przeciągającym ruchem, to nie musi być koniecznie zrobione dłońmi, to możemy też równie dobrze, wiecie, zrobić gąbką. To po prostu wygładzamy sobie pory i ten podkład ładniej leży i też zabieramy nadmiar, bo mamy tendencję podświadomie do nałożenia trochę za dużo tego produktu. Więc, a zwłaszcza tutaj właśnie w okolicy linii uśmiechu, to chcemy, żeby było tego produktu mniej. Więc dobrze jest sobie też go najpierw poprzeciągać, a później dopiero powklepywać, żeby to ładniej i lepiej leżało. Podkład leży bardzo ładnie i jakbym go miała porównać do tego, poczekajcie, do tego z Nanorevit, serii Nanorevit, to Nanorevit jest bardziej jakby pudrowy. On nie jest do końca, on nie jest szorstki w swojej konsystencji, ale ten po prostu jest o wiele bardziej płynny i bardziej kremowy. I dołożę sobie odrobinę tutaj drugiej warstwy. No, bardzo ładnie się to buduje. Jeżeli chodzi o gąbkę, to jest ok, znaczy ładnie mi nałożyła ten podkład, ale ona jest tak porowata,
że nie wiem, czy ja mam dzisiaj jakąś nadwrażliwą cerę, ale ona dzisiaj jest dla mnie wręcz szorstka. Że jak właśnie przeciągałam tą gąbką po linii uśmiechu, po środku twarzy, to nie było to zbyt przyjemne. Wiecie, taki miękki pumeks. Ona jest mega porowata. Nie wiem, nie do końca mnie przekonuje. Już siedzę przez chwilę z tym podkładem na twarzy i sobie poczytałam na jego temat i na stronie PS napisane jest, że to jest podkład, który zapewnia efekt matowej i gładkiej skóry przez cały dzień. Jego supermoc to nawilżenie, że podkład jest wzbogacony o dużą dawkę witaminy E. I po 4 tygodniach ma być wzrost nawilżenia skóry o 50%. Większość rzeczy jest zakryta, tak naprawdę został tylko ten jeden nieprzyjaciel i ten na brodzie, ale to będzie, wiecie, na sam koniec się z nimi rozprawię. No i podoba mi się ta tubka. Ja bardzo lubię tubki, one są fajniejsze do podróży, mniej miejsca zajmują i letuje 30 ml standardowo. No i mam też korektor Run for Cover. I to jest Full Cover Concealer, czyli korektor też o pełnym kryciu i ja też mam najciemniejszy chyba kolor, czyli 40 Golden Beige. I on mnie tutaj troszkę rozjaśni. To jest najciemniejszy kolor. I zrobię najpierw jedno oko, bo chcę zobaczyć, z czym to się je. No on jest na mnie troszkę za jasny. No jest za jasny. Ale oprócz tego, że on jest za jasny, to no szczerze mówiąc nie powiedziałabym, że on ma jakieś super mocne krycie. Bardzo ładnie się blenduje i ładnie wygląda na skórze, w sensie tego jak leży. Ale super mocne krycie to nie jest. Jest tych mocniejszych, ale full cover to bym go nie nazwała. Dałam radę zbudować to jego krycie na takie, powiedziałabym, 85%. Bo ja jeszcze ten cień pod okiem widzę. Wiem, że w kamerze to już będzie wyglądało na zakryty cień, ale też muszę go nałożyć większą ilość, żeby mi się to krycie udało zbudować. Także wygląda pięknie. Naprawdę jest bardzo gładziutki, taki, wiecie, niedwabisty, można powiedzieć, jeżeli chodzi o konsystencję. Dołożę sobie jeszcze troszkę tutaj, ale co trzeba przyznać, to fakt, że pomimo tego, iż nakładam tutaj następną warstwę i dokładam, to on wygląda dalej bardzo ładnie. Także może o to chodzi, że on ma być pełnokryjący dopiero w momencie, kiedy go dobudujemy? Nie wiem. Ale buduje się przepięknie. Jakby wcale nie robi się taki, wiecie, taki ciężki, gdzie jakbym nałożyła taką ilość korektora z L'Oréal'a, to wyglądałoby to jak skorupa. No ale z drugiej strony L'Oréal'a nie trzeba aż tak dużej ilości nakładać, nie? Więc no, każdy ma jakieś tam swoje właściwości. Nie mam dlatego pojęcia, czy on się będzie teraz tutaj zbierał, czy on się nie zbiera. Na razie jest tego w granicach normalnej reakcji. Także sobie szybko tutaj wszystko przypudruję. No, ale wygląda naprawdę ładnie. No, mam teraz bardzo jasno pod oczami, także ja zaraz to wyrównam, także on to nie patrzcie. Ale tak sobie myślałam, jak go blendowałam, że chyba raczej po niego na co dzień nie będę sięgać, ale on wygląda przepięknie pod oczami. Jest super gładko na tym obszarze tutaj. Okej. Okay. No to właśnie, teraz muszę sobie wszystko wyrównać, więc nałożę jeszcze tego korektora trochę tu. I zaraz strefę tę sobie przypudruję, ale policzki zostawię, bo chciałam przetestować taki jeden dziwny produkt. Tutaj środek twarzy przypudrowałam tym samym pudrem co okolice pod oczami, a czoło zmatowiłam pudrem z Nabli. Boków twarzy jeszcze nie pudrowałam, bo tutaj chcę zaraz przetestować puder taki rozświetlający z Milani, ale najpierw nałożymy sobie kremowy bronzer. No i się śmieję, bo to jest bardzo dziwny produkt i też nie jestem pewna co do jego odcienia. Jest to nowość z Max Factora. Ostatnio jak byłam w Hebe, to właśnie zauważyłam, że mają ciekawe rzeczy i mają na przykład właśnie rozświetlacz i bronzer. Rozświetlacz, ogólnie one mają taką formę jak takie produkty z Charlotte Tilbury, czyli jest gąbka, musimy nacisnąć i wychodzi z tego produkt. Rozświetlacz się zapowiada naprawdę bardzo ładnie, bo to jest taki typ rozświetlacza bezdrobinowy, taki wiecie, taka po prostu mokra tafla, ale już mam nałożony korektor, już mam przypudrowaną okolicę pod oczami, więc dzisiaj go nie przetestuję. Natomiast jak najbardziej możemy przetestować sobie bronzer. Tylko, że ja kupiłam ciemniejszy kolor. I to było kompletnie nieświadomie, bo tester, który był wystawiony, był do jaśniejszego odcienia, ale tego jaśniejszego odcienia nie było w produkcie. I ja się zorientowałam dopiero po zakupie, jak jeszcze się wróciłam po jedną rzecz. Także będę miała ten ciemniejszy kolor i to jest medium deep i to jest
bardzo ciemny odcień i też dość ciepły, taki już aż za ciepły jak dla mnie. I szczerze mówiąc, to zastanawiam się, czy go nałożyć od razu tak, ale chyba jednak nie. Chyba najpierw jednak wolę go nałożyć na dłoń i dopiero stąd go rozetrzeć. I przy okazji przetestujemy sobie jeszcze jedną gąbkę znam i to jest kontur. A od razu wam mówię, że no nie miałam pojęcia, że te gąbki są takie porowate, bo no do gąbek nie ma testerów. No i dobra, zobaczmy. Będę tego może żałować, ale trudno. Nałożyłam sobie bronzer tutaj. Najpierw na gąbkę, tak żeby możliwie nie było na tej gąbce krawędzi. Nie. Jedna gąbka do nakładania, a druga do blendowania. No tak, jedną gąbkę rzeczywiście potrzebuję do tego, żeby nałożyć ten produkt. A druga, ta od podkładu, służy do rozblendowania. Ale może właściwie wyszło na dobre, bo przy okazji blendując tą gąbką od podkładu, to mam tutaj jeszcze minimalną ilość podkładu i mi się to wszystko fajnie scala. Tutaj jeszcze czuję, że muszę delikatnie rozjaśnić sobie ten dół policzka, bo jest ciemniejszy od środka twarzy i to dziwnie wygląda. Tak, tyle go wycisnęłam, że... No tutaj widać jego prawdziwy kolor, nie? To jest odcień dla ciemnoskórych. Bezapelacyjnie. Ale co tam? Ja się też mogę pobawić, nie? Przepięknie, przepięknie. O matko. No chyba wiecie co? No dobra, tu jest zdecydowanie go za dużo. Ale chyba lepiej wygląda, jak jest nałożony centralnie z opakowania. To by miało sens, no bo w końcu to opakowanie tak zostało skonstruowane, żeby używać go w ten sposób, nie? No tutaj to było zdecydowanie szybsze. Potrzebuję olejku na usta. To jest olejek Munish. To jest akurat ten miętowy. No i on na samym początku wydawało mi się, że daje jednak ten zielony efekt na skórze, ale on bardzo szybko znika. I dalej jest to samo nawilżenie, także jakby co, to też się nie bójcie kupować ten miętowy. Jeżeli chodzi o tę różdżkę, wand, do brązowienia, to nie skreślam tego produktu, ale zdecydowanie muszę zapolować na ten jaśniejszy odcień. No bo jak się rozblenduje, no tak, on jest teraz bardzo ciemny i bardzo ciepły, tak wiem. Ale jeżeli chodzi o sam produkt i samą formułę tego bronzera, no to go nie skreślam, bo on ma w sobie potencjał. Ja tylko muszę przetestować ten jaśniejszy kolor. Bo ten jaśniejszy odcień, którego właśnie dotykałam na testerze, miał bardzo fajny, taki mleczno-czekoladowy kolor. Także koniecznie będę się rozglądać za tym jaśniejszym odcieniem. No i ten rozświetlacz też w najbliższym czasie będzie przeze mnie testowany. Dobrze, to teraz tak, to przepudruję sobie boki twarzy pudrem z Milani. To jest Milani Translucent Light to Medium po prostu. On jest 01 Setting Powder i czy to jest ten rozświetlający? Bo ja miałam dwa. Tak, on ma w sobie takie mini drobineczki i on w ogóle jest taki bardzo satynowy. Przypudruję lekko po tym bronzerze kremowym, bo będę później nakładać jeszcze bronzer pudrowy, żeby wszystko mi się ładnie blendowało, to po prostu przypudruję całość. Ale jakbym chciała zostawić taki właśnie blask kremowego bronzera, no to bym już tutaj policzków nie pudrowała. Włączyłam jeszcze jedną lampę, bo jakoś mi tak ciemno było na tym podglądzie. Mam nadzieję, że jest lepiej. Puder jest super. To jest taka sypka satyna. Powiedziałabym, że jego konsystencja jest podobna do tego pudru z Max Factora, czyli taka lotna, wygładzająca, no bo ta skóra teraz jest mega gładka. Natomiast jego wykończenie jest bliższe temu pudrowi z Hourglass. Z tym, że Hourglass jest takim jakby bardziej mokrym pudrem, wiecie, że on się tak siebie trzyma, a ten jest taki właśnie bardziej lotny. No, bardzo mi się podoba, fajny. Tak mi się w ogóle wydaje, że on by pięknie wyglądał pod oczami. Będę musiała go też przetestować w takiej funkcji, bo ma takie właśnie wygładzająco, lekko rozświetlające, ale bez drobinek wykończenie. No dobra, no to będzie jeszcze testowany
dalej. Czas na bronzer i chciałam sobie przetestować też kolejną nowość, którą też właśnie w Hebe dorwałam. Jest to bronzer z Max Factora i w ogóle święto lasu, bo Max Factor wypuścił jakiekolwiek rozświetlacze. Tak, zaczęło się od tego rozświetlacza w tej formie, bo do tej pory, z tego co kojarzę, to Max Factor typowego rozświetlacza nie miał. Więc jest pierwszy ten i teraz zobaczcie, są jeszcze dwa takie rozświetlacze, które wydają się też być bardzo mocne. Także najwyraźniej Max Factor stawia na albo wszystko, albo nic, no bo do tej pory czegoś takiego nie było. I ten drugi jest taki bardziej różowy, delikatnie różowy. Natomiast też chyba i dzisiaj nie przetestuję, bo mam bardzo fajne trio z Ibry. Ale jakby co, to daję wam znać, że coś jakiego się w Hebe pojawiło. Nie wiem, czy one są dostępne w Rossmanach, bo czasami jest tak, że niektóre kolekcje są dostępne tylko w jednej drogerii, ale no ja je kupiłam w Hebe. A moim bronzerem na dziś będzie bronzer z NAM. Ostatnio w Rossmanach w końcu znalazły się wielkie szafy tej marki. Ja wiem, że wy do tej marki macie mieszane uczucia i chyba trochę macie już dość, bo oni tak weszli szturmem i wszędzie były testy tych kosmetyków, ale one większej części są bardzo dobre, więc to jest taki, wiecie, ewenement. No i właśnie dokupiłam sobie nowy odcień, to jest Florida, tak, Florida 06W, ale jest kiszka z tym, że no dobra, sprzedają pojedyncze wkłady, ale napis, oznaczenie tego wkładu jest tylko na tej plastikowej, wiecie, foremce. Także jak chcecie wiedzieć, jaki macie odcień, to musicie sobie to oderwać i przykleić na wkład, nie? Trochę słabe, no ale nie do końca dopracowane. I to jest taki bardziej oliwkowy bronzer, ale w ogóle ten olejek się na ustach błyszczy, nie? Piękna tafla. Uwielbiam te błyszczyki z Munich, naprawdę. I dlatego go wybieram, bo no już mam dość ciepło na policzkach, ale no nie można powiedzieć, że to wygląda źle, nie? Wszystko zagrało ładnie. Bronzer, podkład, puder. Także źle nie jest, ale jednak chciałabym troszkę pozbyć się tego delikatnie pomarańczowego blasku. Bronzer nałożony, ale to też chyba nie jest do końca mój odcień, bo co prawda uratował sytuację i policzki już nie wyglądają na pomarańczowe, ale on ma w sobie takie jakieś dziwne pigmenty, że się troszkę na brudno wytraca. Zobaczcie, że nawet ten pędzel nie jest taki brązowy, jak nawet nie mam do czego porównać, ale nie jest tak brązowy, jak był zawsze po brązerze, tylko jak wezmę go tylko na czubek pędzla i go rozetrę, to on jakieś takie brudniejsze tony ma w sobie, nie? Bardzo dziwna sytuacja. Może to po prostu chodzi o moją kolorystykę, nie wiem. Pozbierał mi się korektor tutaj na powiece dolnej. Jak zawsze jest to zrobione z premedytacją, bo przypudrowałam tylko mniej więcej do tego obszaru. Chcę dalej, żeby ten mokry korektor na dolnej powiece był, bo będzie mi się po prostu cień na dolną powiekę lepiej przyklejać. Nałożę sobie jakiś tam róż. To jest akurat Bourjois, bo tutaj mam go na wierzchu. Wcześniej używałam go do malowania. No bo to jakby nie jest żadna nowość, to nie jest... na tym się nie skupiamy, tak? To jest po prostu jakiś tam róż, ale zaraz wejdą rozświetlacze, zaraz zobaczycie. A rozświetlacze, o których mowa, to jest paletka z Ibry, Glow Trio i to są dosłownie takie folie. To są rozświetlacze, które podejrzewam, rozwalą wam obraz. One... No zobaczymy, jak się oczywiście to będzie prezentowało na skórze, ale no w tej chwili no to mogę powiedzieć, że one są no mega intensywne. I znowu mam teraz dylemat, którego odcienia użyć. Może wezmę wachlarzyk, żeby aż tak dużej ilości nie nałożyć. No i sobie pomieszam to złotko i tą miedź. Uwaga, moment dla rozświetlacza. Dwa dotknięcia pędzlem. What? Masakra. Nie, no ja będę musiała go jeszcze trochę omieść czystym pędzlem, bo to jest wręcz absurdalny blask. Zależnie od tego, na jakim efekcie wam zależy, jak chcecie, żeby ten rozświetlacz był intensywny lub delikatny, no to właśnie możemy wykonywać bardziej takie wciskające ruchy, albo tylko omiatające, żeby było delikatniej. Malowałam sobie już brwi, uzupełniłam kształt cieniem z NAM i to jest odcień Cool Blonde. Taki bardzo uniwersalny odcień, tylko dla blondynek. I utrwaliłam kształt żelem z Eveline i one są
done. No i przechodzimy do makijażu oczu. Po pierwsze jest to paleta Star Shower, też z PS-a. Dzisiaj ogólnie sporo rzeczy z PS-a jest. Można spokojnie powiedzieć, że to nie jest kolejna neutralna paleta, prawda? I ja ją trochę już popsułam tutaj, bo chciałam ją za szeroko otworzyć, ale jak zobaczcie, tutaj jest wielkie lusterko, którego też dzisiaj będę używać. I bardzo mnie kuszą te trzy maty. Mamy tu jeszcze blaski, z czego dwa zielone. Jeden to jest taki bardziej drobinowy. Podobno PS zmieniło formułę swoich cieni matowych, także będę bardzo ciekawa. No i są jeszcze takie gagatki. I to są cienie żelowo-kremowe Starfall. I tu są trzy kolory, właśnie taki złoty, jest jeszcze miedziany i srebrny. I to są, bym powiedziała, że folie. To są płatki folii. Próbowałam zrobić sobie swatcha, tylko one mają te słoiczki dość głębokie, a ja mam długie paznokcie, więc tego nie nabiorę w ten sposób. Próbowałam je nałożyć pędzlem, ale pędzlem to też nie za bardzo chce się nakładać, tylko takie pojedyncze drobinki wychodzą. Więc ja sobie może tak, trochę wyciągnę tego cienia na dłoń. O, i w ten sposób będę go też nakładać na powiekę. No to są dosłownie płatki, nie? To jest folia. Ciekawe, jak to się będzie sprawdzać na powiece. No i też zaraz sprawdzimy, czy w ogóle to się fajnie przyklei na cienie, czy trzeba będzie, wiecie, dać jakąś bazę pod spód, no ale już widzę, że wow. Już widzę, że trzeba będzie uważać z ilością, żeby nie przesadzić, bo jak z takimi rzeczami przesadzimy, to później się będą kruszyć na powiece. Okej, robię obsypkę, bo nie wiem, czego się spodziewać po tych cieniach i przechodzimy do makijażu oczu. A na powiece znalazła się już moja baza, czyli korektor i dzisiaj jest to Corrector Collection Lasting Perfection. No i dobra, i zacznijmy od tego elektryzującego różu. To jest kolor Rana. No, tak się jeszcze pobawiłam tym różem tak z bliska. Czyli tutaj go dociągnęłam do linii rzęs. I ogólnie, wiecie, rozcieniłam jego krawędzie. I teraz zasadnicze pytanie. Czy robimy spotlight, czyli ten pomarańczny wewnętrzny kącik, a blask na środku? Czy pomarańczny zewnętrzny kącik prawego oka, a na środku już po prostu blask? Czyli ten cień sypki, ten kremowy Skyfall? Skyfall? Starfall. A niech dzisiaj będzie symetryczny makijaż. Czyli dam pomarańcz na wewnętrzny kącik. Wow. No, zmieniła się formuła cieni PS-y. Ja nigdy nie narzekałam ogólnie na cienie PS-a. Możecie sobie przypomnieć, że kiedyś wam polecałam też takie te duże palety, taką ciepłą, taką neutralną, już nie pamiętam, jak one się nazywały. Wow, jaki pomarańcz. Wow, wow. Natomiast no, była taka jedna paleta, która nie do końca mi przypadła do gustu, w bardzo podobnym opakowaniu takim. Ona była taka neutralna, taka dzienna. I no, no może nie, że to już jest, to jest kompletnie inna półka, nie? Inna jakość cieni. Ekstra. No jestem pod wielkim wrażeniem. Także jak już mam wszystko to, to skończę to jedno oko, drugie zaraz sobie dopasuję poza kadrem. Żeby to wszystko troszkę uspokoić, wezmę ten brąz z palety, czyli odcień Citula. Citula pewnie. Taki brązik. To jest taki brąz, który no już jest troszkę ciemniejszy. Ale on tu w tej palecie idealnie się sprawdzi, żeby trochę te szalone barwy uspokoić. Trochę tutaj jeszcze złagodziłam tę granicę różu, żeby mi łatwiej było nałożyć ten cień. I to jest ten miedziany, czyli Luna Rose. Ha, zobaczcie, jaki oślepiający blask. Kompletnie jakby kamera nie wyrabia. Tak jest biało. On się wydawał trochę inny w konsystencji z tego złotego, ale zobaczcie, jak go wyciągam, to też są takie płatki. Wow. Piękne. Trochę mam za dużo tej folii w niektórych miejscach, więc się to staram przesuwać tak właśnie krótszym, troszkę bardziej szorstkim pędzelkiem. I jakby staram się zdrapać to z powieki, bo jak to już usiądzie, to już usiądzie. I zobaczcie, jak wyjdę z ostrości.
I tak zdrapywałam, że aż zdrapałam sobie róż z powieki. Także trochę go jeszcze podokładam. Także trzeba od razu nałożyć, wiecie, odpowiednią ilość. A w róży sobie narobiłam dziury, bo dosłownie go, wiecie, starłam. I chciałabym też nałożyć troszkę czerni na zewnętrzną linię rzęs, tylko mam tak podkręcone rzęsy, że to może być problem. No można sobie z tego, co widzę, zrobić taką kraseczkę czarnym cieniem na sucho. Jak się już dojdzie do nasady rzęs. Coś mi się cały czas nie do końca podoba to miejsce. Nie? Tu jest takie jaśniejsze. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tam po prostu jest więcej tego brązu. Może tak. O, tak lepiej wygląda, nie? Na dolną powiekę nałożę ten brąz z paletki. No dobra, wyciągnęłam jeszcze trochę ten róż, bo mi się aż o to prosił. Zresztą musiałam poprawić trochę kształt kreski, bo ona była za bardzo opadająca. I jak dokładałam tej czerni, słuchajcie, to się bez problemu tutaj wszystko dołożyło. A na wewnętrznym kącie chciałabym nałożyć ten blask z palety, bo on też wydaje się być dający po oczach. I to jest Lana Luna. I on chyba tak nawet nie na mokro, na sucho kompletnie. Jest taki mięciutki, taki klejący. Wykończyłam makijaż oczu i z chęcią przyklejałabym jeszcze połówki rzęs, żeby jeszcze ten makijaż poszedł do góry, ale przy tak podkręconych rzęsach to nie jest to możliwe w tym momencie. No i powiem wam szczerze, że jestem tak średnio zadowolona z tego, jak ten makijaż wyszedł, ale winię moją budowę oka, a nie cienie. Dlatego, że finalnie tutaj jak skończyłam jedno i drugie oko, to ten zewnętrzny kącik był o wiele bardziej jasny i żywo-różowy, tak jak ten cień był w oryginale. Ale ponieważ moje oczy są głęboko osadzone i jeszcze mam dzisiaj mocno, wiecie, związane włosy, więc tutaj zrobiły mi się takie foxy eye, to tutaj mam zagłębienie, a to już jest wypukłe. I teraz, no właśnie tak to dziwnie wygląda. Jak się popatrzę na wprost do aparatu, to wygląda to ok, ale jak na dół, to przez te wszystkie doliny i pagórki budowy mojego oka, no nie jestem zadowolona z tego umiejscowienia kolorów, ale jak zawsze jest to test. Ja już skończyłam nagrywać, ba, ja już nawet jadłam obiad, ale no nie daje mi spokoju to jasne miejsce tutaj. Znaczy, on nawet nie jest jaśniejsze, to jest po prostu moja budowa oka, nieważne. I chciałabym to przyklepać i mam ochotę spróbować. A gdybym nałożyła ten brąz, ja wiem, że wtedy róż kompletnie umrze. No nie, widzicie? Ten brąz też nie jest na tyle ciemny, żeby w moim zewnętrznym kąciku wyglądało to dobrze. Także spróbujmy to z czernią. O, no i właśnie. Widzicie? U mnie musi być zdecydowanie ciemniejszy zewnętrzny kącik po prostu. Co by się działo, jakbym nie chciała pobawić się kształtem makijażu. Ale na pochwałę zasługuje czerń. No właśnie, trzeba było zrobić na odwrót, nie? Czyli czerń na zewnętrzny kącik. O, i teraz to ma sens. Teraz to ma sens i teraz to wygląda na mojej budowie oka. Po prostu chciałam wam jeszcze na sam koniec pokazać, że to rzeczywiście jest kwestia mojego oka, a nie cieni. Zostało mi jeszcze tylko do dokończenia usta, bo choć umalowałam je już pomadką, to chciałam jeszcze nałożyć błyszczyk. I to jest błyszczyk z Maybelline i to jest Lifter Gloss, czyli błyszczyk z kwasem hialuronowym. O, jaki ładny kolor. Właściwie identyczny jak moja pomadka z tego, z L'Oreala. Pięknie pachnie. Co to jest za kolor? To jest kolor 008. Podsumujmy sobie wszystko. Zacznijmy może od tego błyszczyku. Mam go na ustach kilka minut, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo czuję taką dawkę nawilżenia. Ogromne wrażenie, nawilżenie. I jest taką piękną taflą. No i zobaczmy, czy on w ogóle daje kolor, bo on idealnie pasuje. Tak, kolor też w sobie ma. Idealnie pasuje do tej mojej pomadki właśnie z L'Oreala, także jeszcze go będę używać, na pewno. Jeżeli chodzi o podkład, no to ja jestem jak najbardziej na tak. Wszystko wygląda pięknie, gładko.
Nic mi się nie zaczęło zbierać. Tutaj na czole dalej jest mat, a ja już kilka godzin ten makijaż na sobie mam, bo tyle trwa nagrywanie. I oczywiście tutaj wszystko dobrze zagrało, bo zarówno podkład, korektor, puder, bronzer, wszystko ładnie się, mówicie, zespoliło. Ale no, jeżeli podkład jest zły, no to nic na nim też nie zagra. Więc ja dalej go biorę do testów. Na razie mi się spodobał bardzo. Co do korektora tego Run for Cover, ja mam mieszane uczucia. Zostawmy już w spokoju temat tego odcienia, no bo to jest po prostu niedobrany do mnie odcień, tak 40 jest dla mnie za jasna. Ale jeżeli chodzi jego formułę, to ona jest cudownie mięciutka, taka cudownie zespalająca się z podkładem i lekka, właśnie ta lekkość to jest tematem przewodnim tego korektora, ale no on nie jest pełny okryjącym korektorem. Więc myślę, że go będę używać właśnie na przykład do rozjaśnienia niektórych elementów twarzy, jakby zyskując tę lekkość podkładu, bo w tym momencie mam nałożone na policzkach dwie warstwy podkładu, jeszcze wiecie, bronzer kremowy i ten korektor dodatkowo, żeby wyrównać kolor. I tutaj nic nie jest, nie ma wiecie, grubej warstwy. Te policzki nie są takie napacykowane, wiecie, to nie jest ciężki makijaż w dalszym ciągu. Także zrobił na mnie dobre wrażenie, jedyne co to troszkę mnie rozczarował tym swoim kryciem, bo pełne krycie to nie jest. Bronzer na razie może nie do końca dobrze wystartował, bo to jest po prostu niedobry kolor, tak samo jak właśnie w przypadku tego korektora. Tego korektora jest za jasny, a on jest za ciemny. Jest za ciemny i nie za ciepły, ale gdyby był używany na... Ups, jak zaczęłam sobie wyciskać... Właśnie muszę go zamknąć, bo zaraz mi się wszystko wyleje. Ja będę polować na ten jaśniejszy kolor. Na ten moment go nie skreślam. Co my tutaj jeszcze mieliśmy? Był ten puder z Milani, super, mówię, jeszcze raz muszę go przetestować pod oczy, żeby sprawdzić, jak się w tej funkcji sprawdzi. Cienie do brwi znam, bo to też jest tak naprawdę nowość, ale no, cienie do brwi to cienie do brwi, tego raczej nie można spieprzyć. Ten kolor, tylko powiem właśnie Cool Blonde 04, to jest bardzo fajny, taki uniwersalny odcień, nie tylko dla blondynek, ale też jak widać dla szatynek również, bo to jest taka idealna intensywność koloru. Jeśli lubicie super intensywny, taki wręcz foliowy blask na policzkach, no to też polecałabym się zainteresować tą paletką z Ibry. Ogólnie z Ibry wy często mi w komentarzach polecacie jakiś puder sypki, także to będę musiała zrobić sobie zamówienie tam na ich stronie, ale paleta rozświetlaczy jak najbardziej robi wrażenie. Ja tutaj już ten mam rozświetlacz porządnie wpracowany i tak naprawdę zdelikatesowany. Czyli on już jest o wiele delikatniejszy niż był na początku, no bo właśnie jak była obsypka jeszcze, wiecie, przejechałam bronzerem, przejechałam sobie pędzelkiem, żeby to wszystko uleżało się i żeby nie było aż tak dające po oczach. To teraz to jest jak najbardziej mój typ rozświetlacza, ale wyjściowo on jest super ultra intensywny. No i takimi małymi kroczkami przeszliśmy do palety Star Showers PSE. Pomarańcz powala. Jest obłędny. On ma tak dużą intensywność tego pigmentu i tak zwarty jest w sobie, że jak teraz go dotknęłam te dwa razy, jak robiłam w jedno i drugie oko, to miałabym ochotę po prostu nałożyć go na całą powiekę i tylko go rozblendować, bo jest cudowny. Jest piękny. Tak samo ten brąz, tak samo czarny, to są plastyczne kolory, które jak nakładałam na załamanie, czy właśnie na cień, tutaj jak robiłam kreskę, bez problemu się budują. Tak, ja po prostu też miałam ten komfort właśnie do budowania, jakby pogrubienia, czy skorygowania kształtu kreski, bo ten czarny mi na to pozwolił. Gdyby on się nie kleił do powieki, to by tutaj, wiecie, byłyby prześwity, no nie byłoby to możliwe. Podejrzewam, że jakbym miała opadającą powiekę, albo jakby moje oczy były bardziej płaskie, a nie takie, wiecie, trójwymiarowe, to ten makijaż w obecnej formie wyglądałby rewelacyjnie. Ale przez to, że właśnie no, ten makijaż jeszcze dodatkowo mi to podkreślił, że u mnie musi być ciemniejszy ten kącik, no musi być, bo inaczej no, wygląda to dziwnie, no to ten makijaż tak nie do końca się prezentuje, jak sobie to wymyśliłam w głowie. Ale też nie mam w tej palecie na tyle ciemniejszego koloru, żeby móc teraz go doklepać w tym miejscu, bo ten brąz, no zobaczcie, on jest jakby na poziomie ciemności tego różu. No on nie jest na tyle ciemny, że zrobi mi tę równowagę, na której mi zależy. Więc no już zostanie w takiej formie, ale jeżeli chodzi o wrażenie z pracy z samą paletą, to super, to ja tutaj nie mam zastrzeżeń. Rzeczywiście mogę spokojnie powiedzieć, że tutaj formuła cieni uległa zmianie na plus. Podsumujmy sobie na sam koniec jeszcze te cienie Starfall. To są cienie, które nie spodobają się wszystkim. To nie są cienie dla każdego, bo to są po prostu folie. To są no, folie w płatkach. I
już jakby przez ten krótki czas, kiedy się miałam okazję nimi bawić, doszłam do wniosku, że najlepszy sposób aplikacji jest taki właśnie, żeby sobie troszkę jej nałożyć na tackę, na skórę. Tutaj ją ładnie rozsmarować i teraz stąd przenosić, zobaczcie, takimi drobnymi fragmentami na następną jakby docelową powiekę czy docelowy obszar. Oczywiście, jeżeli nam się nałoży krzywo, to jest coś takiego jak w przypadku nakładania sypkiego brokatu na bazę z NYX-a. Jeżeli nałożymy krzywo, no to już będzie amen, tak? Już tego nie naprawimy. Więc z takimi mocnymi błyskotkami po prostu trzeba uważać. I jeżeli nakładamy je na już nałożone cienie, to tym bardziej ta nasza uwaga musi być wzmożona. Bezpieczniej będzie nakładać je na powiekę gołą albo ewentualnie tylko z korektorem, ale no, z tego co widzę, to one się też świetnie przyklejają ogólnie na suchą skórę. Także są to niesamowite gagatki i można z nich wyciągnąć świetne makijaże, tylko trzeba się ich nauczyć, myślę. Albo trzeba mieć już wprawę w aplikacji takich folii na powiekę. Właściwie jak nad tym pomyśleć, to ich aplikacja nie różni się za bardzo od tych cieni płynnych, takich właśnie typu Stila, bo je też musimy, no najlepiej jest, kiedy nałożymy je gdzieś tam z boku i będziemy je wklepywać dopiero na powiekę. A tylko, że tamte mają w sobie taką perłową bazę, która jest nośnikiem do tych wszystkich drobinek, a tutaj tej bazy nie ma, tak? To są tylko same te płatki. Także wyobrażam sobie, że na przykład do jakiejś super artystycznej sesji wyglądałoby to obłędnie. No słuchajcie, makijaż skończony. Wygląda na to, że na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, których dzisiaj używałam, które testowałam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. I tam w opisie też znajdą się informacje na temat mojej bluzy, paznokci, czy nie wiem czego jeszcze tutaj, co by Was jeszcze mogło interesować, ale to wszystko się znajdzie w opisie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Dajcie mi znać w komentarzach, co się Wam najbardziej spodobało, co Wam najmocniej wpadło w oko. Czy to był podkład, czy może ten kremowy bronzer, a może macie ten jaśniejszy odcień i wiecie jak się sprawuje, też napiszcie w komentarzach, będę czekać. I na koniec przypomnę jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. 2 filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę, zawsze w sobotę, a ostatnio pojawiły się takie 2 filmy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!